poprzednim odcinku. Jarek Kret mówi o burzach na terenie całego kraju. Czy to one odpowiedzialne są za zakłócenia radiowe? A informacje Czajarka o panu samochodziku spowodowały mój wyjazd do Radzenia. W niewyjaśnionych okolicznościach pojawiły się jakieś czasowe aberracje. Moja podróż sentymentalna wygląda inaczej niż myślałem. Wszystko jest jak w tej bajce o zaczarowanym ołówku. Na początku sądziłem, że czas się tylko cofnął, bo tak w filmach jest. Jednak to nie było tak do końca, ale nie uprzedzajmy faktów. Jezus Maria, burza! Będzie zamknięte okna, bo jeszcze piór wpadnie do pokoju! Co to za nocne brewerie? Chyba nie gory. Nie gory, no dymy piekielne. I siły wieczne. A wy to skąd? No bo my... A piekielniki. Stąd widać jak śpią. Sprawdzić trzeba. Za mną. Tam ktoś ucieka. Gdzie? Tam, o tam. Widocznie ucieka przed burzą. Przed burzą. O Boże, to jeden z tych bandytów poczni. Co ty pleciesz, Ewuniu? Zapal lepiej lampę, bo ciemno. Stryjaszku, zapałki. Co? Zapałki. Ależ ja nie... Na pewno zabrałeś jak zwykle. Boże, o tej. Drogi, no. Proszę, proszę, proszę. List? Pokaż, no. Trzeba takiego skończonego jak ja wariata. Skąd ten list? Proszę pozdrowić ogromnie serdecznie wszystkich panią Marię. Kto to jest ta Maria? U nas nie ma takiej. Może po prostu imiona musi być. No ale wykluczone, jak można pomieszać imiona. To musiało mu być do czegoś potrzebne. Śpią jak pacholęta niewinne. Gadać jak było! Strach. I dziwy diabelskie. Trzaski, jakby ktoś kościła. A potem wichry wiały. Żeśmy ledwo na nogach ustać. A po latach latało. Pamiętam. Panie Tomaszu. Boisz się duchów? To dzisiaj wierzy w duchy. Dojdź na cmentarz na zwiady. Dlaczego ja? Za żadne skarby. Znaczy, że się boisz. Tym bardziej musisz iść. No to się wy... Nie pytajcie, dlaczego uciekłem na cmentarz, bo nie wiem. Chyba po prostu wystraszyłem się tego wszystkiego. Skąd on tu się wziął? Mam wrażenie, że czas się kompletnie pomieszał. Mam się nim zająć? Ciekawe, kto napisał ten list. Proszę pozdrowić panią Marię. Kim jest ta pani Maria? Jednocześnie zadaję sobie pytanie, czy to mnie przeniosło do nich, czy ich do mnie. A może nas wszystkich gdzie indziej?
ale to chyba nieważne, bo to mi się podoba. Minęła północ. Imieniny obchodzą Maria i Nikodem. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Zobaczmy, co w następnym odcinku. Na zamku! Na zamku! Co się stało? Straszy! To mądry chłopak. Najmądrzej. Chciałbym mieć takiego syna. I to tak od wczoraj. Mania czystości. Musimy go pilnować na każdym kroku. Mówi Warszawa. Słuchajcie, rozmaite duchy bywają. O matko najświętsza. Gawarit Warszawa. I Kalina Jędrusie chciała po prostu się przebrać. Więc zdejmuje z siebie bluzkę. Nie ma stanika na sobie. Potężne piersi. W tym momencie moja mama mówi, Romek, odwróć się. A Kalina Jędrusik mówi, czemu ma się odwracać? Niech się patrzy chłopak, niech się uczy. Bo co będzie, jak za parę lat spotka kobietę, która to samo zrobi? Zdejmie bluzkę. A on się odwróci.